Cześć. Co tutaj się w ogóle dzieje? Czy ten człowiek odrabia level? Chyba tak. I ja nawet mam wyższy od niego. Dobra, ogólnie jest tak, że jak spię na mrówkach. No, jak sobie wiecie, to ja padłem na tych orkach i tak dalej. I w sumie już dostałem porady, że powinienem dodać 10 punktów to całe skupienie, dodać 1 punkt płonącą strzałę i dalej lecieć w HP. A ja byłem głupi i... bo leciałem w skupienie i płonącą strzałę. I może to dlatego i no, tak, żeby po prostu ta płonąca strzała była częściej. Tak ja bardziej patrzyłem pod to, że no jednak kiedyś te specjalizacje, bo to działa podobnie jak specjalizacja, ta płonąca strzała, gdyż jest też jakiś element aktywny, nie pasywny, sorry, pasywny, który tam jakoś tam działa. Ogólnie jest po godzinie pierwszej, więc na tych mrówkach może mnie ktoś zabić, ale no nie na tej mapie, na tej drugiej. Ja sobie tutaj normalnie na 22 levelu zasuwam na tych mrówkach. Nie ma problemu, żebym musiał do 25 levela zasuwać na tych demonach, bo mam po prostu lepszy ekwipunek, bo mam łuk z kotołaka, który kupiłem. Powiedziałem, nie, tak często padam, że ja muszę sobie kupić. Rękawiczek nie mam, pierścień mam. I brakuje mi ogólnie 200k, żebym mógł sobie zalicytować rękawice na 35 level, których jak widzę, no nikt nie przelistowuje. Są za 4M na 35 level z Władcy Rzek takie rękawiczki. Czy tam Władcy Rzek, czy tam z tego drugiego bossa. Nie jestem pewny. Chyba z Władcy Rzek bardziej. I ogólnie mogę wam coś powiedzieć, że dałem sobie ogólnie już spokój. Z czym? Powiem tak, za bardzo się wkręciłem w pewną dziewczynę i aż do teraz... Robiłem sobie pewne złudne nadzieje, ale trzeba jednak sobie dać spokój i żyć dalej, więc nie ma co, wiecie, robić czegoś na siłę. Trzeba po prostu żyć dalej i grać Margonem. Nie, serio, ale jak jesteście w takim, powiedzmy, takiej rozterce miłosnej i tak dalej, to najlepiej się po prostu czymś zająć, a na pewno nie rozpamiętywać tego, co dosłownie kilka sekund. Bo to na pewno nie pomoże w zapomnieniu. Ja się postaram jakoś zapomnieć i myślę, że jakoś to będzie. I tyle. Mam dosyć przyzwoity kwipunek ogólnie. O, 23 biliśmy. Widzicie, jak ładnie? I co mogę wam jeszcze powiedzieć? Że będę każdy po prostu pieniądz, który będę miał na tym świecie, będę wydawał na jakikolwiek ekwipunek, żeby po prostu zmniejszyć ryzyko padnięcia do wręcz minimum. W tej drugiej mapce jest ogólnie elitka, którą też sobie chwilę tutaj pozamykam te stronki, bo te stronki mi nie pomogą. I co, ja ogólnie muszę wstać za, nie wiem, na 10.30 muszę wstać. Znaczy na 10.30 ja muszę być już gotowy, ale XP jest ważniejsze, powiem tak. Jak tam sprawdzimy na innym świecie, jak na Tarchunie. Nie wiem w ogóle, gdzie jestem wylogowany. Zupełnie nie wiem. Na Madoksie. Okej, za 12 minut będzie Madox. Może być. Jak najbardziej mi to odpowiada. W ogóle ja na tym Brutalu praktycznie nie gram. Pamiętam kiedyś... Chyba najpierw zacząłem grać na Brutalu niż na Berusie. Bo pamiętam, że miałem takie podejście, a bo na Berusie się wywalę i pewnie będę żałować i nie będę gdzie chciał mi się ekspić, a na Brutalu to się jakoś tam zawsze przemęczę. I tam będę zabijać ludzi. I koniec końców to wyszło tak, że na tym 47 levelu, żeby kogoś zabić, to... Znaczy, żeby ogólnie expić, to musicie naprawdę dosyć dużo czasu poświęcić, a żeby... I wiecie, załóżmy sobie, tam wbijacie te 10% jakiś czas na 47 levelu, bo tam jest oczywiście zmniejszony exp. I ktoś was po prostu zabija i minus 10% i nadrabiaj dalej XD. No na Berufie jest może troszeczkę gorzej, może nie ma aż takich tłumów na eksmowisku, ale oczywiście ta śmierć jest troszeczkę bardziej karana, jak w przypadku tego Brutala. Tam na Brutalu stracicie troszeczkę expa, stracicie może przedmiot, stracicie troszeczkę złota, a tutaj jednak stracicie no wszystko. Tylko no ekwipunek zostanie wam odesłany i tak dalej. Czy się ogólnie przejąłem tym, że padłem na tych orkach? Nie do końca. Bo ogólnie było to tak, że, no tak mówiłem już wcześniej, no te czwórki tam dalej ubijałem sobie swobodnie, ale nie, powiem szczerze, że przyjemnie mi się grało tym tropicielem, jak miałem, powiedzmy, taki ekwipunek i jak miałem takie też umiejętności,
że już troszeczkę wiem, na jakiej zasadzie muszę grać tym tropicielem na tym, na tych nowych umiejętnościach, no i się też będę tego coraz to bardziej uczył, więc to pójdzie mi na plus. Nauka po prostu tych nowych umiejętności. Nie mogę powiedzieć, że nie. Od 25 levela będziemy mieli umiejętności i zrobię sobie tak, że jedne umiejętności będą pod HP, tam 10 punktów rozdam. Na 35 levelu zrobię tak, jak mi ktoś tam napisał, że dodaję sobie w tą koncentrację, czy tam skupienie, czy jak to się nazywa, i dodaję sobie potem w płonącą strzałę jeden punkcik i potem lecę w HP. Dodawanie ogólnie w HP na pierwszych tych umiejętnościach pomoże mi w tym, że będzie mi po prostu lepiej na EXP, bo to zawsze jest jakieś HP i zawsze nie zostanie to zmarnowane. A te drugie umiejętności będą pod tą płonącą strzałę, które będą specjalnie pod tą kuszę na 36 level, potem na 40 level kusza, potem na 47, a potem nie wiem. Chyba mam na 60 dopiero. Tak, na 60 mam z łuk z tego, jak on się nazywa, z przewodnika. I ogólnie na 60 level mam naprawdę sporo tych heroików i nie wiem, czy naprawdę nie najgłupszym pomysłem byłoby się nie zatrzymać na tym 60 levelu około, nawet nie na samego tytana, jakim jest właśnie ta dziewicza orlica, bo nie mam łuku od zimna. Nie wiem, czy można sobie załatwić jakiś łuk zwykły od zimna na ten trzeciolevelowy. Może zaraz to zobaczę, tylko teraz jestem na red mapce. To może nie jest najlepszym pomysłem. Tutaj mam przyszykowaną ogólnie butelkę do Tuzmer, bo mam rozładowane ogólnie teleporty, więc na wypadek gdyby... Chociaż wiecie, jak zróbmy, no tak. Po co używać mogę butelki, jak mogę użyć teleportu? Wiecie, to w razie W jakby tutaj mi wyskoczył komunikat, że nie wiem, jakiś gracz dyrektor tutaj zasuwa. Chociaż już nie ma takiego levela, więc nie powinienem się aż tak bać. Dobra, tutaj jest ogólnie czwórka, więc może ją zaatakujemy turowo. Kliknąłem kropkę i mam właśnie tą... Ej, patrzcie, jaki ten łuk Skotołaka jest silny. Ja tutaj tych żołnierzy to praktycznie na dwa hity ściągam. Nieźle. Ogólnie korzystam z tych strzałek z Marco Mini. Kupiłem sobie chwilę przed odcinkiem. A, nie wiem, czy wam się pochwaliłem, ale ekspiąc na tej wiosce startowej zdobyłem pierwszy raz w życiu tego nietoperzyka. Nigdy w życiu go nie zdobyłem. Przez ile lat gry? Przez 8 lat gry prawie. Nie, 7,5. Pierwszy raz zdobyłem nietoperzyka. Znaczy on nie był wprowadzony, co prawda, kiedy ja zaczynałem grać tą grę, tylko dopiero tam później. Ale jest to jakieś osiągnięcie na pewno. Dobra, ja tutaj wyjdę z tej jaskini i pójdę w kierunku tej drugiej jaskini. Sprawdzimy sobie na naszym Margo, czy jest jakiś łuk na mniej więcej 60 level, nawet zwykły, który mógłby mi zapewnić jakieś obrażenia od zimna. Bo wiecie, w razie W mógłbym sobie zrobić takie dwa zestawy umiejętności. Pierwszy byłby pod tą płonącą strzałę, z którego bym po prostu cały czas korzystał, czyli właśnie to byłby ten łuk z przewodnika. A na drugi zestaw mógłbym sobie nawet jakiś łuk zwykły wziąć, który byłby od zimna i używałbym tego tylko i wyłącznie na tą dziewiczą orlicę. Tak, co prawda jest łuk, który jest od zimna na 60 level, ale jest to łuk za PH, a naprawdę tyle PH, co trzeba poświęcić na ten łuk, no to uważam, że to jest troszeczkę taka, no trochę syzywała praca, bo no spoko, mogę sobie zasuwać z tymi dziennymi i zarabiać 30 punktów honoru dziennie, ale czy aż tak bardzo mam parcie na tą orlicę? Tam w najgorszym wypadku to powiem, tam ogniem bije XD. Dobra, nasze Margo. Tak, nasze Margo. I jest tu tropiciel dystansowy. Jaki to był przedział levelowy? Od 50 do 64. Chociaż na 64 to nie. Dobra. Tu jest kusza jakoś od błyskawic, to nie. Błyskawice nie. Fizyczne nie. Głęboka rana nie. Zimno, ale to jest eventowe, więc nie. Ogień, nie. Nic, nie. Znaczy fizyczne, fizyczne, nie. Ogień, nie. Zimno, właśnie, jest jakiś łuk od zimna, więc on jest chyba z tego sklepu od Nutrisa. Tak, on jest z sklepu od Nutrisa, więc ten łuk jest słaby, nie? Ale no, ze względu... Więc uważam, że to nie jest jakiś może głupi sposób, żeby zrobić tak, żeby zrobić sobie ten 60, czy tam 63 level, znaczy bardziej 60, bo na 60 mogę stać jeszcze na rozwlagu i chętnie bym tam sobie postał, naprawdę ogarnął sobie jakieś
tam pieniądze, powiedzmy, już na taki wyższy level, żeby cały czas biegać w jakimś naprawdę przyzwoitym ekwipunku, żeby nie dać tej grze szansy, żeby ktoś mnie zabił. Znaczy, ktoś mnie zabił. No, może przejść jakiś 200 level i mnie zabije, ale chodzi mi bardziej o ekspowisko, nie? Tropiciel nie jest aż taką może silną profesją do ekspienia. I wiecie, jak chcę żyć, kurwa, żyć, bo... Kurwa, nie mogę się wysłowić. Chcę żyć tutaj jak król i w ogóle mieć heroiki, legendy i tak dalej, więc ja tutaj wbijam 60 level. Mam tam przeszykowany ekwipunek, mam dwa heroiki z przewodnika, mam naszyjnik na 4-7, mam jeszcze jakieś tam itemy i po prostu postoimy sobie na jakimś razu glagolnik, ogarniemy legendę. Będę biegać z tym łukiem heroicznym od przewodnika, będę biegać z tym łukiem zwykłym na początku z tego Nutrisa, i który będzie po prostu przeznaczony pod tą orlicę. I z czasem myślę, że sobie ogarniemy punkty honoru, żeby ogarnąć ten łuk. Jeśli potem mi się znudzi, jeśli potem ogarnę sobie jakieś legendy, czy ogarnę sobie po prostu naprawdę przyzwoity ekwipunek, potem wyruszymy dalej, może wbijemy 83. I myślę, że tak jak wcześniej grałem w tą grę na zasadzie, ej, wbijamy jak najwyższy level, dopóki nie padniemy XD, może nie był to jakiś najlepszy... Nie było to jakaś najmądrzejsza decyzja. Tylko teraz zagramy bardziej z głową, co nie? Najwyżej sobie jeszcze drugą postać zrobimy. Nie wiem, zobaczymy. YOLO, jak to mówią. Jak to mówią YOLO. A ja na aktualnie ekspię sobie na mrówkach. I tak będzie? Tak, tak będzie. Ja tutaj planuję sobie troszeczkę posiedzieć tego wieczoru. Nie wiem, zajmę się czymś, puszczę sobie zaraz jakiegoś Cueva Nombre, Trip, Cueva Nombre, nie wiem, Ciernie, czy jakieś inne hardy rapsy, czy nie wiem, Rogal DDL, jak to się nazywa, EBE. I będę grał w Markodem. Ogólnie mam outfit, bardzo piękny outfit, CD Action. Ej, wiecie, jednego żałuję, bo ja powinienem sobie, bo kiedy ja padłem, chciałem zrobić coś takiego, że chciałem sobie tam wbić jak najszybciej 10 level i chciałem po prostu wyjść na dwór, zapalić i chciałem tak się po prostu, może nie odstresować, ale po prostu, żeby, wiecie, nie przejmować się po prostu tą grą, co nie? I wtedy musiałem czekać jebane 10 minut i to była jedyna praktycznie okazja, żeby użyć ten zwój przewracania do siebie. Żeby po prostu ten cooldown, gdzie muszę czekać, skrócić. Bo wiecie, i tak zbyt dużo okazji na tym świecie, żeby użyć tego zwoju wracania do siebie nie ma, więc wtedy mogłem to zrobić. I lepiej, żebym chyba nosił go przy sobie. Tego nietoperzyka wyrzucę niedługo. Chociaż fajnie wygląda. Chociaż mnie nigdy nie bawiły takie sentymentalne rzeczy do czasu. Później zacząłem się po prostu bawić w życiu w sentymenty i wiele sytuacji, czy wiele po prostu miejsc, czy wiele przedmiotów. Po prostu bawiło moje oko, że tak powiem. Chociaż kiedyś nigdy bym tak nie pomyślał. Ale człowiek się jednak zmienia. Niestety. Czy to na lepsze, czy na gorsze? Ciężko powiedzieć. W ciągu ogólnie ostatniego pół roku to naprawdę zmieniłem się wręcz o 180 stopni. Jestem praktycznie innym człowiekiem. Trochę się zmieniło. Trochę rzeczy na to wpłynęło. Ale co tam? Co tutaj będę opowiadał? Fajny jest ten pierścień ogólnie. Ma leczenie turowe na tym małym levelu. To naprawdę te leczenie turowe coś daje. Jakbyście mieli ogólnie jakieś dalsze porady co do tych umiejętności, to śmiało możecie pisać, bo jak aktualnie na ten przedział levelowy, gdzie mam korzystać z ognia, to wiem, jak mam z tego korzystać, że mam dodać sobie jak na razie jedną umiejętność, potem tam HP i tak dalej, ale na przykład jeśli chodzi o umiejętności pod zimno, to nie wiem. To nie wiem, jak mam iść w tą drogę. Więc jeśli będziecie mieli ochotę, to śmiało możecie pisać w komentarzach, jak tam ogólnie... jak ogólnie powinienem robić. Ogólnie nigdy, ale to przenigdy nie wspomniałem na żadnym filmie, jak abyście zostawiali łapki w górę. I chciałem ogólnie sprawdzić, czy jeśli wspomnę o tym, to ciekawe, czy coś się zmieni. Ja ogólnie nie uważałem, że... Znaczy ja ogólnie jestem takim człowiekiem, który daje łapki w górę naprawdę bardzo rzadko. W przeciągu ostatnich 4 lat zostawiłem może, nie wiem, 20 łapek w górę. Może 50.
i uważałem, że jakby łapka w górę to musi iść od. Wiem, że to tam praktycznie nic nie znaczy, że to tam niby się pozycjonuje film i tak dalej, ale uważałem zawsze, że przynajmniej łapka w górę to jest coś, taki po prostu gest, który powinien iść od odbiorcy, a nie na pewno zostać wymuszony przez, powiedzmy, twórcę. Ale nie wiem, jeśli mu, powiedzmy, o tym wspomnę, jeśli wam się film podobał, to możecie ją zostawić. Nie wiem, każdy tak kurwa robi, to ja może też tak zrobię. Może trzeba iść za nurtem innych ludzi i trzeba być jak inni. Chociaż czasem lepiej jest być oryginalnym człowiekiem. Ja w sumie zawsze byłem troszeczkę innym człowiekiem. I czy dobrze na tym wychodziłem? Na pewno miałem z tego satysfakcję. Cieszę się. Ogólnie to ten kolega, który bardzo był niemiły. I mnie ganiał na orkach. I mnie ganiał na orkach. Więc uważaj, na 22 będzie ostro. Okej, okay, a ja mam 24. Ja nie wiem, jaki on ma ekwipunek. No ja mam dosyć przyzwoity ekwipunek, mam. I mam heroik. Jak ty kozak jesteś. Jak ja często po prostu słyszę te słowa. Naprawdę. O, pewnie kurwa ma, nie wiem, z dominych jakieś hera. Chociaż na 20 levelu? Z czego on może mieć hero? Na 20 level. Z czego on może mieć heroik na 20 level na wojowniku? Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, bo z dominy są chyba na 22, 20. Na pewno nie na 20. Nie wiem szczerze. Ej, powiem szczerze. Czemu ja cały czas mówię szczerze? Bo nie kłamię. Ha. Nie, ale dobra. Z tej mrówki ogólnie latają pewne rękawiczki, z tego co pamiętam, które są dosyć fajne. I na wypadek, gdybym się jeszcze raz wypierdolił na tym świecie, to fajnie byłoby je mieć. Ale czy je zdobędziemy, to nie wiem. Nie, bo pamiętam, że był jakiś człowiek, który na 60 levelu zasuwał z tymi. Na Brutalu, jak jeszcze grałem, to pamiętam, że był jakiś typ, który mi mówił, że na 60 levelu woli biegać sobie z rękawiczkami z mrówki, uwaga, które są na 20 któryś tam level, niż z jakimiś tam innymi. Naprawdę, tak było. Przypominają mi się ogólnie czasy na Destiny, kiedy. Ja ogólnie na Destiny, kiedy grałem, miałem naprawdę, kurwa, miałem tyle hajsu jak lodu. Ej, tutaj normalnie groźby lecą. Dobra, ja się może steleportuję zaraz, bo on tutaj będzie mnie śledził. Chociaż mam 24 level. Ha. Nie, dobra, on mnie wkręca, kurwa. Chyba. Nie wiem, najwyżej się okaże, że zaraz mnie zabije. Nie wiem, czy błogosławieństwo sobie założyć. Ogólnie słyszałem, żeby na pierwszym levelu zakładać to błogosławieństwo, bo jeśli założę je na pierwszym levelu, rozpocznie się walka pomiędzy dyrektor a. Ej, ten człowiek chyba nie jest do końca normalny. Nie wiem, szuka atencji. Skąd on wie, że ja na mrówkach jestem? Nie no, w sumie to łatwo oszacować. Znaczy no, mógłbym być też na demonach. Ale powiedzmy, że mam dobry ekwipunek i on wierzy, że ja jestem na mrówkach. Ale to są tylko trzy mapki, gdzie może mnie zabić, bo tutaj są redy. Nie ma go. On wkręcał. To była wkręta. Chyba, że poszedł na tą green mapkę, co jest tam dalej. Na prawo jeszcze. Możliwe. Dobra, ja tutaj wyjdę z tego mrowiska śmiesznego. Tutaj na żółtą mapkę i wrócimy sobie na świat, który nazywa się Tarkuna. I zabijemy sobie tam pewną elitę, która zwie się Maddox Mocny. A nie, bo Mocny Maddox. A i widzicie, jest. Kiedyś ogólnie można było zrobić coś takiego, patrzcie. Walka turowa. Zabijacie go. Dam celny. Dam celny. A. I tutaj byście mieli lot. A teraz? Lot macie dopiero teraz. Bo były takie przypadki, że jakiś typ sobie bił Torunię, nie? I nie chciał dostawać expa. To on opracował coś takiego, że bije sobie tą Torunię i jak jest jakiś lot normalny, to tam. Nie pamiętam. Ale ogólnie był taki sposób, że mógł po prostu oszukać system, żeby nie dostawać expa.
O to bardziej chodzi. Ale na jakiej zasadzie dokładnie to działa, to wam nie powiem, bo kurwa nie wiem. Po prostu nie wiem. Mister Jacob. To niezły Jacob. Czemu ja na Tarchunę wróciłem? Muszę sobie ogólnie tą drugą postać usunąć z tego Berufsa. Tylko ja na nią cały czas chodzę. Widziałem cię. Nie jestem. Ale była podobna sytuacja wcześniej, że ja mu coś mówiłem, co było prawdą. I musiałem mu po prostu dostarczyć dowód po to, żeby... Znaczy, bo było coś takiego, taka sytuacja. Pokażę. Tutaj. Że on mi tam wkręca, a nie ma mnie na orkach i tak dalej. Ja mu wysyłam screena. Ty kłamiesz. Wygrałeś. I teraz jakbym wysłał mu screena, to pewnie napisałby to samo. Sprawdzimy? Sprawdzimy. Aha. To nie wyślę. Nie, wbijemy 25 level specjalnie, żeby mu wysłać. Zobaczycie, jaki to jest najgorszy oszust. Jak tak można kłamać? Nie rozumiem tego. Wcale. A zrobimy mu nowego screena, bo tam powie, a minutę temu to tam... No już 25 level będzie, więc to nadrabianie wychodzi nam dosyć mocno. Dobra, już mu nie wysyłam screena. Dobra, pierdalaj gościu, ja tutaj biegę, expię. Kim go zabił? Jakby na red wszedł. Chyba. Nope. XD. To nie zła red mapka. Ale no spoko, ale ja, mi chodziło, że nie było mnie na redzie. A nie, że... No, dobra, nieważne. Dobra, wbiję ten 25 level na jakichś pierdolonych wilkach. Tutaj się nie dogadam chyba z człowiekiem. I na 25 chyba sobie pójdę na Zulusy. Nie, nie, nie chcę mi się tutaj bić z tym człowiekiem. Toczyć kurwa wojen domowych. Co on tam napisał jeszcze? Zoba moje pro eku. W chuju mam twoje eku, naprawdę. No ja to sobie na niedźwiedziach expię. Dwudziesty piąty. Dobra. Czy na 25 mi się coś zmienia? Chyba nie. Nie, mogę sobie kupić to, to, to i to. Dobra. Dzięki za oglądanie. Ja ogarniam sobie eku na 25 level z Marco Mini. Ogarniam sobie strzały z Marco Mini. Wracam do Ethan właśnie. I lecę na jakiś nowy exp. Myślę, że jutro coś się też pojawi, jeśli znajdę czas. Nie, chyba nie znajdę czasu. Cały dzień jestem zajebany. Zobaczymy. Dzięki za oglądanie. Cześć.